Cześć widzowie, jestem Szybu 2012, a to jest prawdopodobnie piąty lub szósty, ale piąty chyba odcinek z Minecrafta. 1.20 na moim kanale i w dzisiejszym odcinku będziemy kończyć budować nasz domek i pójdziemy do kopalni zdobyć żelazo, żeby zebrać tą wodę i tak dalej. I będziemy tutaj jakiś teren sobie formować, coś takiego, ale najpierw pójdźmy sobie spać. Dobranoc, panie villagerze. Dobra. Pek. I pamiętajcie o subskrypcji na tym kanale, bo już mam, jak kiedy ja to nagrywam już na kanale, jeszcze 10 na subskrypcji. Łapkujcie te wszystkie filmy. I dobra. Rozsiejemy też sobie trochę tego. Dobra. I nie wiem, gdzie może być jakaś kopalnia. Ale może gdzieś. Nie no, przez wodę nie ma sensu iść. Bo no już tu jest piąty, czy tam szósty lub siódmy odcinek chyba, a my ciągle nie mamy właśnie żelaza, a to trochę słabo, więc trzeba zdobyć, pójść do kopalni, coś takiego. Trzeba się ogarnąć. Chyba tam widzę już żelazo, więc sobie tu schodzimy. No, tu była woda, dobra. Pierwęgiel, a tu jakiś villager mieszka, to będziemy mieli łóżko od razu. Przestanie się, dobra, jest trzy żelazo na wiaderko, coś takiego, ale chyba sobie zrobię kilowy, wykopę to złoto, bo naprawdę jest tu strasznie dużo złota. Ale tam jest jeszcze żelazo, więc spokojnie. Dobra, może w dzisiejszym odcinku zdobędziemy diamenty. Ale nie wiem, na pewno zdobyliśmy już żelazo, więc jest też fajnie. Ale zdobędziemy jeszcze tak więcej, może na jakąś część zbroi, bo by się przydało. Wpadajcie na mój drugi kanał, nazwę macie, link macie w opisie. Kanał nazywa się Szybu 2012 Gaming. Wrzucam tam takie na przykład filmy z Robloxa, Minecrafta, będą różne jakieś na przykład godzinne, dłuższe, więc ten. Tu jeszcze jakąś mamy drugą część kopalni. A nie, wybuchłem panu villagerowi domek, tylko nawet tu villagera nie ma. Ale tu będzie trzeba mieszkać. Trzeba naprawić panu villagerowi. To jest jego cały dobytek. Dobra, domek działa. Mieszkać można. No teraz sobie chyba użyję piecyk. I na razie to będzie mój taki tutaj domek. Dobra. Na pewno sobie muszę zrobić drugi kilof. I na pewno drugą siekierę. No i brakuje mi teraz na piecyk. Dobra, i piecyk. I niech się żelazo przepali. A ja pójdę dalej.
Dobra, tu mam jeszcze trochę żelaza. Nawet w miarę dobrą ilość nag. Dobra. Tu jeszcze zauważyłem, że jest jakieś przejście. Coś dalej? No coś tu niby jest. I może gdzieś to prowadzi, zaraz sobie zobaczymy. Ale raczej to nic ciekawego tu nie ma. Dobrze, sobie kilo zrobiłem. Dobra, zrobię sobie więcej pochodni. No i na razie opłacało się tu wejść, bo znalazłem żelazo. A przyda się. Dobra. Dobra, widzowie, już jest właśnie po cięciu. Zrobiła się noc, ja już przypaliłem. Pójdę spać i wychodzimy stąd. No i dalej będziemy czegoś szukać. Dobra, ja tu zostawię te rzeczy. Złoto sobie przypalimy w domu. Tylko tu jeszcze wykopę, bo widzę, że jest. O, tu jeszcze żelazo jest, ja tylko nie widziałem. Dobra. Dobra. No i już nie ma. I wypływamy stąd. Dobra. O, mamy wreszcie wielbłąda, już do nas wrócił. Przepalimy sobie żelazo. Dobra. To najpierw to 3 żelaza, niech się przepalą, to na pół i 16 włożę. Przydałaby też się jakaś skrzynka albo obeczka, może coś takiego. Jak się robiło? A, bo ten blok się robiło tak, dobra. 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 To tak, to na bloki. I zobaczymy, czy z tego da się zrobić. O, bookshelf ten nowy. Ale chcę zobaczyć, czy da się, jak to przerabiam, beczkę na przykład. Ja widzę, że się nie da, zrobię sobie takie coś i zobaczę, jak to działa. Oj. Jest na książki, nie? Aha, znikło, dobra, nie wiem, czy to rozwaliłem. Ale sobie na pewno zrobię zwykłą beczkę. Żeby tu jakieś itemy schować, na przykład to żelazo. A z tego sobie zrobimy wiadereczko. I sobie pójdę po wodę. Żeby to już normalnie było. I to trzeba teraz zabudować. I dobra. Teraz sobie jeszcze rozmnożymy owieczki zaraz. Dobra. Pewnie trzeba wszystkie rozmnożyć. Dobra. I dobra. I one się nie rozmnożą, a widzowie, to jest koniec tego odcinka. Ja się z wami żegnam i pa pa!